warto wspomnieć także, że niedawno mieliście 5. rocznicę ślubu i pytanie, czy ten ślub zmienia coś w życiu pary? Myślę, że tak. Przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i takie zobowiązanie, jakie się podejmuje. No jakby w dzisiejszych czasach łatwo jest się z kimś związywać i rozwiązywać. Gorzej oczywiście, jak są dzieci czy inne zobowiązania. Natomiast generalnie ludzie mają do tego takie podejście, bym to powiedziała, dość luźne. A że problemy są zawsze, wszędzie, u wszystkich, jak to się mówi, po drugiej stronie rzeki zawsze trawa się wydaje bardziej zielona, to tak do końca nie jest. Natomiast no, prawda jest taka, że rzeczywiście no, ślub zmienia coś w głowie. Jakby że można byłoby się w wielu już sytuacjach gdzieś tam poddać, że się tak po prostu... Mam w ogóle wrażenie, że teraz jest bardziej moda na życie na kocią łapę. No bo właśnie nie bierzesz takiego zobowiązania. No ja wiem, że ten papierek teoretycznie, no co on zmienia? No idziesz i go rozwiązujesz, ale moim zdaniem to gdzieś tam w głowie masz takie poczucie, że jednak to nie jest tylko dziewczyna i chłopak. No to są jednak małżeństwo, są jakieś zobowiązania, to jest też trochę taka obietnica właściwie na lata, że zrobię wszystko, żeby na dobre i na złe, w chorobie, w zdrowiu, w doli, niedoli, że jakby no będę próbować, tak? Że jakby daje trochę więcej tej gwarancji, której oczywiście nigdy nie można mieć, bo ślub to nie jest gwarancja na całe życie. Rozwody. No bo są rozwody, jest instytucja, o tym my wiemy też najlepiej. No, że jakby zobowiązuje się do czegoś więcej niż tylko takiego spotykania.